No a poza tym stałem się aktorem w tych jasełkach właśnie. I przede wszystkim podobało mi się, jak pewna starsza od nas znacznie dziewczynka nazywała, miała na imię Isia, śpiewała taką ładną piosenkę, gdy śliczna panna synka kołysała. Z wielką radością tak jemu śpiewała. Luli, luli, laj i tak dalej. Ona miała piękny głos i naprawdę doskonale to śpiewała. To już to samo było bardzo wzruszające. No ja, a ja zostałem wyznaczony na jednego z trzech króli. I zostałem tym pierwszym królem. Kacper, Melchior i Baltazar, więc ja byłem tym pierwszym królem, Kacperem. Niestety nie pamiętam i nie mogę jakoś znaleźć tego przemówienia. Chociaż już teraz zdaje się, że wiem, gdzie znajdę. Bo tu synek naszych znajomych z sąsiedniej wioski też był niedawno tym królem Kacperem, więc na pewno ma jeszcze ten tekst. No i pamiętam takie przeżycie troszkę męczące. Otóż reżyser kazał mi patrzeć w róg pokoju, a tam świeciła lampa i ja tak musiałem patrzeć w tą lampę. Kazał, patrz w lampę. No i patrzyłem w tą lampę i mówiłem swój tekst. No i to było dosyć bolesne patrzenie w tą lampę. Chodziło o światło, o blask. Tak, o blask. O taki oślepiający nieco. Ale był pan widoczny dla widowni. Byłem widoczny, tak. Tak z tym drewnem, które tam jest pokazane na tym filmiku, jak to ciągniemy te gałęzie. To jeszcze była taka zabawna dla mnie historia. Jak to już przyjechali ci filmowcy z Wojska Polskiego. No i też chcieli pokazać, jakie to ciężkie było. No i kazali mi wyciągać spod śniegu te gałęzie, ale miałem to robić tak, żeby mi łzy w oczach stanęły. A ja nie umiałem zapłakać tak na żądanie. No więc powtarzali i powtarzali tę scenę, aż wreszcie powiedzieli, no już dobrze i miałem te łzy w oczach. To było duże wydarzenie. Oni filmowali, jak myśmy skakali z okna na wiosnę. Potem jak wszyscy biegliśmy do jedynej mamusi, która przybyła tam do swoich dzieci. Inni tam jakoś nie trafili. Irena i Tadeusz Byrscy przybyli, ja się dowiedziałem od mojej mamusi właśnie, że są tacy aktorzy i reżyserzy. No i że pani Aleksandra Majewska, pani Ola, zatrudniła ich, tak. No i pan Byrski był zatrudniony w charakterze drwala, a pani Byrska została zatrudniona w kuchni. To ja pamiętam.
Stoczek Łukowskich kojarzy mi się oczywiście z kolonią dzieci warszawskich, na których początkowo było 200 dzieci i której to kierowniczką była pani Aleksandra Majewska, doktor pedagogiki społecznej. Bardzo żwawa, nieduża pani, która wszystkim zarządzała tam. Tuż przed powstaniem warszawskim już dzieci miały wracać do Warszawy. No i na pierwszy rzut pojechała połowa, 100 dzieci. No i słyszeliśmy potem takie opowiadania, że te dzieci próbowały przedostać się do Warszawy przez most z Pragi. No i nie wszystkim się to udało, także żałowaliśmy tych, co zginęli na tym moście w ostrzale z powodu ostrzału. No, a moja mamusia została zaangażowana do tej kolonii. Ona tam była właśnie w jakimś polu widzenia Rady Głównej Opiekuńczej, która zorganizowała tę kolonię i sfinansowała. No i moja mamusia, która była doktorem medycyny, jako pielęgniarka została tam zaangażowana, bo ona wolała uchodzić za pielęgniarkę niż za lekarza. Ale funkcje lekarskie podejmowała jak trzeba było oczywiście. No właśnie, więc i ja i mój brat trafiliśmy do Stoczka razem z moją matką, która podjęła się roli pielęgniarki tam. No tak, to wtedy miałem 11 lat. No a mój brat młodszy był o 3 lata. Także no, ja i mój brat Andrzej młodszy. No zostaliśmy tam już z tego domu dziecka dołączeni do tej grupy. A tatuś? No tatuś to był bardzo też dobry lekarz, neurolog, tak samo jak moja mamusia. Moja mamusia oprócz tego jeszcze była psychoanalityczką przedwojenną, jedyną w Warszawie. Także moja córka poszła, właściwie obie moje córki poszły w ślady babci. A no myśmy się tak przemieszczali, raz mieszkaliśmy w jednym miejscu, raz w drugim. U cioci Janki mieszkaliśmy jakiś czas na ulicy Grochowskiej. No ale tam było dosyć ciasno, więc musieliśmy się przenieść i przenieśliśmy się do Włoch. Wówczas to było pod Warszawą, teraz to jest w Warszawie. I to pamiętam na ulicę Cienistą 19. No i tam w pewnym momencie policjant granatowy mojej mamusi powiedział, że nas ktoś tam chce zakablować, jakiś szmalcownik. No i żebyśmy się natychmiast wynosili z tego mieszkania. No i on sam podał taki adres docelowy dla dzieci, właśnie ten dom dziecka sióstr Urszulanek w Milanówku. No i tam mamusia nas zawiozła. Wszystkie kosztowności, jakie miała, zostawiła oczywiście od razu tej siostrze przełożonej, co się zresztą bardzo przydało w pewnym momencie. I tam właściwie można powiedzieć, otrzymałem pierwsze wychowanie religijne.
Mnie się zdaje, że ja byłem naprawdę przy tej scenie. Że ja tam byłem po prostu i nie jest wcale wykluczone, że to ja go pierwszy usłyszałem, że tam coś jest w tych ruinach, że coś się tam rusza. Jakieś ruiny domu, ja nie wiem, co to były za ruiny domu, ale ja jak byłem tam ze starszą ode mnie dziewczynką i z taką malutką dziewczynką, to pamiętam z filmu, już nie z własnej pamięci. To usłyszałem jakieś poruszanie się i być może jakieś odgłosy słów czy coś takiego. No i wtedy zajrzałem tam i zobaczyłem, że ktoś tam jest. No i zawołałem tą dziewczynkę starszą, która szła z nami po zakupy chyba. No i wyprowadziliśmy tego chłopca. Chłopiec był w strasznym stanie. Wychudzony, wygłodzony. No i zaraz zaprowadziliśmy go do punktu pielęgniarskiego. Moja mamusia ręce załamała, bo miał głowę pełną wszy. No i dlatego zaraz tam któraś ze starszych dziewcząt wzięła się za nożyczki i poobcinała mu wszystkie włosy, a moja mamusia posmarowała wszystkie rany pioktaniną, nie było innego środka antyseptycznego. Być może od tamtego czasu ja też tak cenię sobie pioktaninę i często zalecałem już jako lekarz smarowanie różnych ranek czy otarć pioktaniną. No właściwie to ja tylko pamiętam to, że pomagałem w wyciąganiu tych gałęzi i w zgromadzeniu opału na zimę. To był mój główny chyba obowiązek. Zresztą ja dosyć to lubiłem. Z tym, że no jak było za ciężko, no to wtedy mnie to męczyło. Jeszcze chcę wspomnieć o widowni. Na widowni byli też różni tam ludzie z miejscowi. No ale też przychodzili żołnierze. I dosyć często przychodzili żołnierze radzieccy. I oni tam nie wykupywali biletów, bo były też jakieś bilety. Tylko przynosili jakieś jedzenie. Więc albo chleb, albo tam jakieś konserwy. Świnnaja tuszonka. Tam się zapoznałem z tą tuszonką. A poza tym kiedyś moja mamusia, która świetnie mówiła po niemiecku i po rosyjsku, bo ona kończyła liceum w Moskwie w okresie między rewolucjami, pierwszą i drugą. Po czym wszyscy zdołali wrócić do Polski, do Łodzi. No a w Niemczech to z kolei studiowała w Szwajcarii psychoanalizę, między innymi właśnie głównie medycynę i psychoanalizę. No a potem tą psychoanalizę jeszcze w Berlinie do tego. No więc no języki miała. I kiedyś pamiętam, że to się bardzo przydało. Zajechały pod tą szkołę, w której mieszkaliśmy. Zajechały trzy niemieckie czołgi. Wysiedli Niemcy, no i teraz co tu robić? No, mamusia od razu wyszła do nich i po niemiecku zaczęła z nimi rozmawiać. No po czym zaprosiła ich do kuchni. Oczywiście herbata
i jakieś jedzenie. No oni sobie pojedli, porozmawiali trochę właśnie po niemiecku tam z moją mamusią. Wsiedli w te czołgi, a jeszcze się zapytali, a partyzantów tu nie ma gdzieś blisko? Nie było tutaj partyzantów? No oczywiście nie było, odpowiedziała mamusia. A oni byli i to całkiem niedaleko ci partyzanci. Partyzanci siedzieli w ubikacji szkolnej na stryżku. Taki był stryżek nad taką dosyć dużą drewnianą ubikacją szkolną. I tam było siano zgromadzone. Oni siedzieli w tym sianie i byli przygotowani do strzelania w razie czego, gdyby ci Niemcy jakoś tam zaczęli ich szukać. Więc spoglądali przez szpary między deskami. Co to byli za partyzanci? Coś pan o nich wie? Nie, ja nie wiem, co to byli za partyzanci. Ja tylko wiem, że moja mamusia cały czas utrzymywała się wtedy, kiedy myśmy byli w tym domu dziecka. To ona utrzymywała się i wcześniej jeszcze, kiedy mieszkaliśmy w tych Włochach na ulicy Cienistej, to, że ona raniutko wychodziła i szła do partyzantów, do batalionów chłopskich. To potem mi opowiadała, że to były bataliony chłopskie i prowadziła tam kursy pierwszej pomocy. Takiej przedmedycznej. I wracając stamtąd zobaczyliśmy 9 ciał. W każdym czołgu było trzech Niemców. No i mamusia rozpoznała, że to byli ci z czołgów. Więc partyzanci się z nimi rozprawili dalej po prostu od naszego domu. Gdzieś w lesie. Jak te czołgi odjechały, to ci partyzanci wyszli z tej swojej kryjówki i poszli za nimi jakoś tam. Panie Macieju, a mogła być to partyzantka radziecka? Nie. Raczej nie. Dlaczego? No, rozmowa była po polsku. A żołnierzy radzieckich też pamiętam taką scenkę bardzo zabawną. Myśmy się podkradali tam troszkę z kolegą, żeby zobaczyć, co oni robią. Oni na skraju lasku wykopali sobie rowek, dwóch wykopało taki rowek, w który nakładli patyków, podpalili i na to postawili taką rynienkę blaszaną. Mieli dużo słoniny, tak z pół kilo albo więcej. Pokroili to na kawałki i wsadzili tam. To się topiło, to potem wrzucili jajka. I myśmy liczyli, ile tych jajek było. Było tam w tej jednej rynience 30 jajek. Na tej słoninie. No i potem patrzyliśmy, jak oni to zjadali. No i troszkę nam ślinka ciekła oczywiście z ust. Ale kto to był, bo nie zrozumiałam. Żołnierze radzieccy. To byli? Jeszcze raz pan mówi. Że to byli żołnierze radzieccy, którzy tak się tam odżywiali. Albo przed wymarszem, albo akurat po przyjściu. Dobrze, to możemy zatrzymać. To już właściwie mam. No to wszyscy dorośli nas tam uczyli. Pani Ola Majewska oczywiście uczyła nas. Państwo byrscy też nas uczyli. Moja mama się włączała też w naukę. Moja mama zresztą też pomagała tam przy tej sztuce, ponieważ zrobiła skrzydła dla wszystkich aniołów. T-
te skrzydła aniołów były z jakichś kartonów czy papieru. Myśmy mieli czas oczywiście. Coś tam było z kopaniem jakiejś niby piłki. Pamiętam też, jak tam próbowaliśmy palić papierosy. Z tym, że no, nie było papierosów i nie było tytoniu, żeby można było skręcić. Dopiero kiedyś później, tam jak już te wojska radzieckie, już front przeszedł, to wtedy jakiś się pojawił tytoń. No ale ja wiem, że miałem takiego skręta z liści dębowych, suchych. Co było straszne, to było straszne. Jak ja raz pociągnąłem, to od razu mi się źle zrobiło i już od tego czasu jestem absolutnym wrogiem, byłem przez całe życie absolutnym wrogiem papierosów i w ogóle palenia. Tak, myśmy w Stoczku Łukowskim byli do końca, kiedy ostatnia grupa wyruszyła w podróż do nowego domu w Bratoszewie, do Bratoszewa. Właściwie tam były trzy domy, w Bratoszewie, w Lucieniu i w Sierakówku. I z tego Bratoszewa pamiętam, jak mnie kiedyś kazali zaprowadzić konia do Lucienia. To wsadzili mnie na konia, na oklep, dali w rękę uzdę drugiego konia i tak klepnęli tego konia, żeby mnie wiózł. No i ja gdzieś tam jakoś sobie radziłem, mniej więcej kierunek znałem. No i doprowadziłem tego konia do Lucienia. I jeszcze też przypominam sobie, jak to w lipcu, tak, bo to już było tuż po żniwach. Radzieckie wojsko oświetlało teren lampionami spuszczanymi na spadochronach. A ponieważ ta szkoła była pokryta blachą, dach był blaszany, no więc i stała na wzgórzu, więc była zaraz zawsze na pierwszym planie i dlatego dorośli postanowili nas stamtąd wyprowadzić. No i niedaleko nas, tej szkoły było pole już pożniwne. No i umieścili nas tak czwórkami w mędlach z tego zboża. Dziesięć snopków zboża tak ustawionych do siebie szczytem i na wierzchu kaptur z kolejnego snopka. No i tam mieliśmy spędzić noc. I nie wiem dlaczego, ale kładli nas tak jak szprotki, czyli tak kazali nam się układać, tak głowa, nogi, głowa, nogi. Czyli ja na przykład leżałem koło dziewczynki, którą bardzo lubiłem. Piękna naprawdę była. I nie wiem, czy ona się gdzieś znalazła. Nazywała się Bożenka Kowza. I miała brata. Była śliczną blondynką. I ten brat też był ślicznym blondynem. No i tak moje nogi, które kurczyłem trochę, żeby tam i koło jej głowy nie, za bardzo nie leżały. No i jej nogi znowu koło mojej głowy. I tak żeśmy leżeli sobie. No nic tam się nie działo, przenocowaliśmy, spokojnie wstaliśmy rano
I była cisza. Nie było żadnego przemarszu wojska, nic takiego. Ani żadnych bomb, ani strzałów.